Z tej strony Mikiton 11, dzisiaj pokażę wam moje zakupy. To jest tak, ogółem jest tak, 16 czarnych kliszówek, nie wiem po co, ale są. 16 mlecznych kliszówek, które się przydadzą do pajonów, czy gdzie, czy nie wiem, do modliszek może kiedyś. 6 takich lekko mlecznych, już przezroczystych bardziej, kliszówek. O, tutaj ciężko się je otwiera. Jedna taka jest, taka wyższa daje w porównaniu tak jak sprzedaje Spider Shop. Jedna taka i 16 takich właśnie. Takich. O. Następne rzeczy to jest tak, włókno kokosowe 2 litry. Tu jest torf 5 litrów. 5 litrów jest to taki worek. O, dosyć duży. I tak, zaczynamy od pająków. Te kliszówki wezmę tak. O. Op, żeby żadna mi nie spadła, jeszcze nie otwarłem. Jest tak, 2 razy heteroskodra makulata L4, czyli tutaj 2 razy. Zresztą tutaj pisze heteroskodra makulata. One są na 3/4 wylince dokładnie. I 10 razy Hagi Gas. Pełna nazwa to jest Hesterokratys, czy jakoś tak. Jest to ogółem, można je grupowo trzymać. Żeby wam coś pokazać, o tutaj może zobaczycie, jest jedna sztuka, tam w środku siedzą, nie pokażę wam teraz. Zaraz będzie filmik z unboxingu. No i właśnie nie wiem, czy zrobić grupówkę, czy i wsadzić do takiego czegoś, zrobione z shake'a w McDonaldzie, czy do takiego czegoś, które jest dłuższe, znaczy wyższe, ale węższe, czy po prostu zostawić je w takim czymś, albo je rozdzielić po kliszówkach. To zaraz zobaczymy. No i chyba rozdzielę po kliszówkach. Potem kupię matchboxy. Czyli ogółem jest tutaj 12 pajączków. Opis całej hodowli. Znaczy opis całej hodowli. Filmik też nagram. Teraz doszły mi te Cambridge i tak dalej. To jak na razie to tyle. Trochę dużo tego kupiłem. Znaczy z pajączków 12 sztuk. I jak na razie to tyle. Zaraz zobaczycie unboxing i tak dalej, i tak dalej. Na razie. Dobra, siema. Teraz szybko. Tak, przygotowałem sobie taki prowizoryczny stek na te 12 kliszówek. Ogółem teraz wezmę się za ich... O, lecą mi wszystkie. Za ich dekorowanie, można tak nazwać, czyli dla gigasek 3/4 będzie w torfie, dla heteroskodry makulaty będzie tak mało torfu. Ogółem biorę się za otwieranie wszystkich, bo nie, będę robił to po pojedynczo. Torf musi być średnio obity, nie za bardzo, żeby pajączek też mógł sobie go, można powiedzieć, jakoś tam ustawiał. Hop. Pamiętajcie, że też kopiąc troszkę do góry pójdzie, więc ja daję nawet troszkę mniej niż 3/4. Około tyle. Nie wiem, czy tam makro teraz łapie. Około tyle. I tak do każdej. Hop. Hop. Jest to Hesterokratys Gigas. Byłem taka ciekawostka, ten pająk potrafi też nurkować. Co by jeszcze o nim powiedzieć? Jest ogółem jako pierwszy ptasznik podziemny jest polecany. Mimo, że ma dosyć silny jad, ale po prostu jest polecany. Nie powiem wam dlaczego, bo się bardziej w to nie wgłębiłem, ale tak mówiłem, więc musi tak być. Co by jeszcze tu powiedzieć? Nurkuje, to powiedziałem. Potem można dietę zrobić im, nawet karmiąc rybami. Ja tak nie będę robił, chyba że będę miał dorosłe sztuki, to zrobię terrarium z basenem. Tam będą pływać jakieś welonki, czy Bóg wie co. Ja sobie przygotowałem 4 kliszówki. Jest to dosyć szybkie, bo tu nie trzeba zdawiać, jak powiedzmy przy makulacie. Jest dobrze, dobrze, w tej jest trochę za dużo. O, hop. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, w tej trochę to jest za dużo. O. Nie, dobra, nie będzie. Hop. Spieszę się, bo mam mało pamięci na telefonie, a chcę wam to pokazać, jak się robi
nie chcę zrobić grupówki, bo potem już po tym stadium większym L5, L6, jeżeli się powiedzmy pająk będzie głodny, może dojść do kanibalizmu. Mówiłem, w każdym tak jest, czy w incejach, czy nawet w dorosłych poa, ale po prostu wolę mieć większą kontrolę nad każdą sztuką niż grupowo i liczyć im wylinkę, bo teraz są na równej wylince, więc zresztą dużą widać różnicę pędzy L3, a L4 jest nawet tam do pół centymetra, czy pół centymetra, no do pół centymetra tak czytałem. W ogóle pierwszy raz będę miał do czynienia z tym ptasznikiem, będzie mój to pierwszy ptasznik podziemny, ale od razu 10 sztuk, ale po prostu już miałem ptaszniki bawiące się w podziemiach. Co dalej tutaj? No. Teraz mam akulaty. Przygotuję. Daję im lekko takie okrągłe, lekko lekko mleczne kliszówki. Daję im trochę więcej torfu, mocno ubijam. Zaraz wszystkim będę zraszał. Zaraz zobaczę, ile tam jest filmu już. Lecimy wszystko. Pamiętajcie, przy takiej robocie zawsze będzie brudno. Zobaczymy, co tu mamy. Tu mamy duże kawałki kory. Tutaj, o, jakieś mniejsze kropne kliszówki. Tutaj za małe. Nie chcę rozwalać aż tak zbytnio. To jest za szerokie. Takie coś, o, może być. O, drugi kawałek. O, coś mi troszkę za małe. O, tutaj wali taki kawałek. O, może być. Przynajmniej będę je rozróżniał. Będę jeszcze jakiś patyczek. A, dopiero. O, zrobiłem tak. To teraz przerwę. Zobaczę, ile mam pamięci, czy nagrywam przekładanie. O. Wygląda to tak. Tu jest dla makulat. Mniej więcej tyle daję dla gasek. O, zaraz się widzimy. Ja mam 1,5 giga pamięci. Myślę, że zdążę. Najwyżej będzie w dwóch częściach. Dobra, bierzemy się za rozcinanie tego. Tak jak mówiłem, jest 10 sztuk Hysterokrates gigas i 2 sztuki Heteroskodra makulata. Z makulatami podobno będę miał jazdę, bo są pochowane w słomkach. Już wam pokazuję. Może zobaczycie, są tu słomki po prostu i one w słomkach siedzą, więc będę miał jaja, żeby je wyciągnąć. Hysterokratesy są ładnie. Ładna grupówka 10 sztuk. Mam nadzieję, że 10, bo nie było liczone. Ale tak, ogółem polecam go, będzie link w opisie, ma chyba Mentos, no, taki nick ma na TCP. Dobra, bierzemy się najpierw za makulaty, już się boję. Ogółem makulata nie jest dla początkujących, od razu mówię, że są bardzo szybkie, bardzo agresywne, jadowite. Dobra, jak na razie cię nie widzę. Dobra, przygotuję sobie tutaj rzeczy. To, coś mi leci. Jeszcze penseta. Zaraz znajdę pensetę, albo i nie. Dobra, mam pensetę. Tak, mam te dwa okrągłe. Co zaznaczę? Mają być na L3 bądź L4. Zaraz się okaże. O. Dobra, widzę ją. Znaczy nie wiem, pająka przynajmniej.
która udało mi się złapać zbiega. Zresztą tego na stówę nie zobaczyliście, ale jak trzymałem tak, nagle pani znalazł się tu, skoczył mi na kolano i na ziemię. Ale już jest w tym. W kliszówce. Powiem szczerze, wystraszyłem się strasznie. Dobra, jest. Są na stadium L3. O kurde, gorąco mi się zrobiło aż. A jeszcze dokręcimy ci tutaj jakieś dziureczki. Dwie. Hop. Obu po bokach nie miałaś. Dobra, jedna jest. Może zobaczycie. A nie zobaczycie. Dobra, pokażę wam. Nie pokażę. O, już się powoli zakopuje. Czyli mamy jednego podziemniaka makulatę. To sobie zostaje na coś większego. Dobra. Drugi. Oby nie było tak samo. Od razu handing macie zaliczony. Przykleję, hop. Drugiej nie widzę, ani nic mi nie przypowiada żadna kończyna, gdzie ma być. Wezmę teraz inną metodę. O kurde, co to jest przyklejone? No, chyba tak. O kurde, na silikon. Dobra, świetnie. Jeszcze postaram. Osłonka jest chyba pusta, ale zawsze sprawdzę. Nie, pusta. Więc będzie w tej. Tak, tu jest pęczna i widzę pająka. Tylko, że troszkę mi tu utrudnię sprawę. Zrobimy tak. Bierzemy z tej całej pajęczyny. Hop. Muszę być. Widać, że mówił, że jedna zbliża się do wylinki. Dobra, jest tutaj. Zrobimy to tak. O. Na stole jest tu. Zrobimy tak. Taki myk. Jaki szajbus. Już się znalazło na mojej ręce. Hop, jest tutaj. Hop, i ładnie weszło. No to macie podwójny handling. Oj, ta chyba jest na L4 nawet. Ale jest zdrowo walnięta. Jak to makulaty. Zresztą widzieliście, jaki młody osobnik jest szybki. Ale jest piękna. Jak to makulata. Czekam, aż się wybarwią, będą całe białe. Ja sobie porównam. To jest L3, tamta L4. Od razu sobie napiszę. Ale powiem szczerze, hardcore. L4. Robię stop. Robię sobie przerwę chwilową. I dajemy z gigaskami. Dalej, już po jakichś 10 minutach wyciągnąłem papierki, jak widać. Jest 10 sztuk, z tego 2 to żelki, widzę 2 wylinki. Większość jest już w L4, ale napisałem na wszystkich HG, czyli Hysterokrates Gigas. Na wszystkim napisałem L3, ale jeżeli będzie L4, to po prostu dopiszę. Ogółem mam wiele jakichś teraz wymyślnych propozycji, jak to wyciągać. Myślę, żeby łapać do kliszówki i po prostu przerzucać. On po prostu tą kliszówką będę łapał. Ogółem te pająki nawet się westną, więc trzeba też uważać, bo jest ich jednak tu 10.
Postanowiłem, tak jak już widzieliście, że będę pojedynczy, trzymał większą kontrolę nad nimi, będę miał i tyle. Pojemniczki przygotowałem tak, wynurzyłem mały tunel do dna, sobie tam jakoś to zrobię. Ogółem tak. A, pokażę wam jeszcze tak z bliska. No, wygląda to, to tak. O, nie wiem, czy makro złapie. O, widzicie, tam są czarne, tu są L4, tam L3 jeszcze. O, czekajcie, może to jakoś przegoni je. Hop, widzicie, szybkie są też. L3, L4, fajna różnica, co nie? Dobra, biorę się za przykładanie, odkładam telefon tutaj. O, wszystko mam nadzieję widać, makro złapało. Makro złapie, o. Dobra, bierzemy się za robotę. Tu, żeby nic nie było, nie przeszkadzało. To jakby spadło, uciekła jakaś sztuka. Hop. Co by tu robić? Dobra, najpierw wyciągnę wylinki. Jedna. Śmieć. O, jeszcze jedna sztuka chce być. O. Ta jest L3. Tak. L3. To zostawiamy. L3 damy tutaj. Albo u góry, zobaczymy, ile ich tam tu będzie. O, druga. Może też się uda L3 złapać. Ja akurat taką mam. O, uciekinier, uciekinier. Też jest na L3. Na L3 na pewno. Też się upewnimy. Tak, na L3. Hop. Tutaj więcej będzie L3, tak mi się wydaje. Ale L4 naprawdę jedna już jest taka huge, nie? Czekajcie, tu zrobię ten... Nawet taki muzak nie wiem, hop. Metoda. O, trochę. O, tu jest to ta ładna L4, która by się wspięła na ściankę. O. Co sobie najpierw? Zobaczę, jakaś będzie mi różnica. Tak, L3, L4 spokojnie. Czyli tutaj ląduje, spokojnie sobie napiszę L4. Pyk. Hop, lądujesz w kiszówce. Idziesz na dół. Tutaj już widzę, zaczynałem kopać. Niektóre już weszły do tych norek, znaczy norek dziury, które mi przygotowałem. Mam jak na razie 3 sztuki jeszcze. Tylko 9. Dobra. Trójka. Chodź tu. Jeszcze z tym L4. Zostawię sobie jedno, żeby sobie tak lukać. Tak, duża różnica jest. Ale zawsze warto zobaczyć. Na pewno będę miał teraz dużo wylinek. Kolejne, jeszcze 6 sztuk zostało, tylko więcej zgód. Dosyć zgód. Sorry, że tak widzicie, tylko praktycznie mam głowę, zresztą Bóg wie, jak wy widzicie. Wezmę teraz jednego żelka. Jeszcze mu się tak zbytnio nie chce wchodzić.
Może postaram się go wziąć jakoś na patyk. No, dobra. Wziąłem L3-kę. A, widzicie jakie to jest szybkie? To sobie jeszcze raz zerknę. Dobra. Ale trzy, chociaż tutaj. No jeszcze dobra, ty się już pochowałeś. Ty jeszcze jesteś. I to będzie ale trzy, kolejne. Kolejne ale trzy. Na razie jest 4-1. I teraz są. Raz, dwa, trzy, cztery, duże i jedna ten, czyli wychodzi, że będzie 5 na 5, więc jest good. 5, ale czwórek, ale wszystkie widać. Ale trójki się zbliżają do wylinki, więc jest progres. No widzieliście, jaki ten pająk jest szybki. Zasługują dostawa samych Afrykańców. Czwórka, żelek, czyli po wylince zaraz, no L4, tamten już był fajny, no trochę maluchu mi przyjdzie, będę musiał karmić wylęgiem, o dziura jest, tutaj już się tak pcha, żeby do mnie jest żelek kolejny. Kolejny żelek. Spadę, bo nie chcę ci łapy czasnąć. I nic mi nie wychodzi. Ale cztery. A, ile tam już filmu leci? Zaraz zobaczę, nie pamięci mam. No jeszcze spokojnie 1,5 giga. To przełożę. Wszystko będzie pięknie. Jeszcze zostały 3 sztuki. Widzę. Wszystkie trzy, z tego dwie są, jedna przed wylinką L4, albo już stwardniała, nie stwardniała, druga jest jeszcze żelkiem. O, ta ładnie weszła, już taka twarda. No, L4. Układam L4, L5. Hop. To jedna L3 dzisiaj czy w nocy może rzucić mi skórę. Hop. Tu jest kolejny żelek L4. Została mi tylko L3 jedna. L4. Proszę bardzo, ładnie. Hop. O, jak pięknie. Ten drachę damy tutaj, tak pomiędzy, żeby się odróżniała. Ta L3 mi została nieszczęsna, która chce linieć. Widzę, że już tam ledwo coś zipi. Jest Starokrates Gigas, powtarzam. Nie wiem, czy mówiłem, ale taka ciekawostka, one potrafią nurkować. O. O. Dziura. O, proszę. Od razu handling. Właśnie. No. L3. Jest. Ogółem mam teraz 10 hysterokraty z Gigas. Coś mi spadło. Dwie heteroskodry makulaty na L4 i 3 i Ceratodurus Darlingi na trzeciej bądź czwartej wylince. Myślę, że to jest już czwarta wylinka. Tak, jest to czwarta, bo widzę wylinkę. Jest już na czwartej wylince, od razu zaznaczymy. Czwarta wylinka, czyli
Ogółem mam, aha, jeszcze brachypelmo albo pilosum na pierwszej wylince. Pierwszej? Tak, na pierwszej wylince. Ogółem teraz mam 14 małych i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dużych. To 20 pająków. Jak na razie jest fajnie. To tyle na dzisiaj. Trochę długi filmik, przynudzałem. Ale może się czegoś nowego dowiedzieliście. To na razie. Komentujcie, subskrybujcie, zadawajcie pytania i wchodźcie na stronę.